W ostatnim meczu fazy grupowej Euroligi dziewczyny z CCC nie sprostały we własnej hali rosyjskiemu zespołowi Nadjeżdna Orenburg. Podobieczne trenera Arkadiusza Rusina przegrały 58-71. Pojedynek z CCC Nadjeżdża rozpoczęła od mocnego uderzenia. W ciągu pierwszych 5 minut pozwoliły gospodyniom rzucić zaledwie 1 punkt, a same w tym czasie zdobyły ich 11. Tak złe otwarcie zmusiło trenera Rusina do wzięcia czasu. Niestety na niewiele to się zdało, bo ostatecznie pierwsza kwarta zakończyła się wygraną drużyny z Orenburga 23-5. W drugiej odsłonie polkowiczanki zaczęły spisywać się lepiej, co przełożyło się na zmniejszenie rozmiarów przewagi rywalek o 3 punkty. Do szatni na przerwę pomarańczowe schodziły, przegrywając różnicą 15 punktów, 22-37. O wyniku decydowała przede wszystkim miażdżąca przewaga zespołu z Orenburga w walce na tablicach. Sama Anastazja Waremienka zebrała tylko jedną piłkę mniej, 13, niż cały zespół z Polkowic. Poza tym duże znaczenie miała fatalna skuteczność polkowiczanek w rzutach trzypunktowych. Spośród 7 oddanych przez nie rzutów ani jeden nie znalazł drogi do kosza. W przerwie meczu tradycyjnie odbył się konkurs rzutów za 3 punkty, którego stawką był weekendowy wyjazd dla 2 osób do hotelu Majestic w Karpaczu. Tym razem zwycięzcą konkursu okazał się pan Jacek. Druga połowa rozpoczęła się od mocnego akcentu w wykonaniu podopiecznych trenera Rusina. Strzelecką niemoc z dystansu przełamała Greczynka Evantia Malci, a rozgrywająca Szarni Col dogrywała efektowne piłki pod kosz do Megan Frazi oraz Iwy Parawanowicz. W efekcie przewaga ekipy z Rosji została zniwelowana na koniec trzeciej kwarty do 5 oczek. Niestety ostatnie słowo należało do drużyny z Orenburga, która grała mądrze, dogrywając piłki do wysokich podkoszowych, które bezlitośnie wykorzystywały swoje atuty i pewnie punktowały. Ostatecznie mecz zakończył się porażką CCC 58-71. Porażka ujmy zespołowi z Polkowic nie przynosi, bo Orenburg to naprawdę bardzo mocna drużyna. Takie mecze się rzadko ogląda, ponieważ no, dramatyczna pierwsza kwarta, druga kwarta zdecydowanie już lepsza, trzecia rewelacyjna bym powiedział, czwarta znowu jakby gdzieś dziewczyny odpuściły. No naprawdę nie umiem tego wytłumaczyć. Kobieta zmienną jest i mogę tak to tradycyjnie skomentować. Patrząc statystyki, wydaje się, że kluczowe znaczenie miała jednak przewaga w strefie podkoszowej zespołu z Orenburga. 44-28 w zbiórkach. Ja przyznam się, że w tym sezonie chyba aż tak dużej różnicy w tym elemencie nie mieliśmy w żadnym meczu. Niestety tak. Zespół rosyjski dominował na deskach i w obronie, i w ataku. Ciężko nam się było przebić przez dwie bardzo wysokie zawodniczki Orenburga. No ale taki jest sport. Mieli lepszy skład, silniejszy i zdecydowanie, inaczej powiem, byli faworytem tego spotkania. To nie my byliśmy faworytami, tylko był to zespół Orenburga. Ale mówię, gra toczy się dalej, my gramy dalej. Teraz ciekawe, na kogo trafimy. Ja bym chciał o tym meczu, przyznam szczerze, jak najszybciej zapomnieć i myśleć już o tym, co nas będzie czekało ewentualnie w ćwierćfinale. Przyczyn porażki z Orenburgiem szukał przed naszą kamerą Arkadiusz Rusin, trener CCC Polkowice. Problem jest w pierwszej połowie, bo przy takiej klasie przeciwnika, ja ciągle powtarzam, uważam, że lepszym zespole troszkę od naszego, nie możemy zaczynać meczu od minus 9, później dochodzić do przerwy na minus 15, bo wrócenie do gry wymaga włożenia naprawdę wtedy kolosalnej siły tego wszystkiego. I to później zaprocentowało na naszą niekorzyść w czwartej kwarcie, gdzie po skutecznej pogoni zabrakło nam troszkę spokoju, dwóch, trzech kolejnych dobrych akcji w obronie, bo już nie było tej koncentracji. Przyszło zmęczenie, nie było koncentracji, ale problem leży w pierwszej połowie, w braku należytej defensywy, w braku walki na tablicach. Właśnie walka na deskach to chyba kluczowy element, 44-28. Chyba w żadnym innym meczu tak dużej różnicy w tym elemencie pomiędzy nami a naszymi rywalami nie było. No tutaj jest przełożenie 10 zebranych piłek do przerwy przez przeciwnika na desce atakowanej i nasza nieskuteczna gra do przerwy, bo z tej naszej nieskutecznej gry dużo zbiórek w obronie. No, Wieremiejenka 13 zbiórek do przerwy, a my jako cały zespół 14. Jeżeli u nas pierwszym graczem na tablicach jest Musina,
z 9 czy 10 deskami, a wysokie w sumie mają tych piłek zebranych podobną ilość, no to leży gdzieś tutaj problem. I jeżeli myślimy o włączeniu się jeszcze w dalszej rundzie Euroligi, o wyższe cele, jeżeli myślimy o grze o najwyższe cele w Polsce, to no deska jest nieodzownym elementem, który musimy w tej chwili poprawić. Mimo tej dzisiejszej porażki, chyba jednak tę pierwszą rundę trzeba uznać za udaną. Nie, no na pewno no jest to debiut Polkowic na arenie Euroligi. Jest to dla mnie również pierwsze zderzenie się jako trenera z Euroligą. Myślę, że przełomowa jakby dla nas był mecz w Salamance, który wygraliśmy grając naprawdę dobre zawody. Tam dziewczyny uwierzyły, że jesteśmy w stanie w Europie nawiązywać walkę z tymi klubami euroligowymi. Było to widać później u nas na parkietach. Bardzo dobre i fajne spotkania z Tarp, z Sopronem, wygrane wysoką ilością punktów po dobrej grze. To jest doświadczenie dla tych dziewczyn i to chciałbym, żeby to się przekładało w tej chwili na dalsze nasze mecze. Myślisz, że na etapie 1/8, bo tam już zespołów słabych praktycznie nie będzie, ale chyba stać nas na to, żeby awansować do tego Final Eight, chociaż to byłby no mega sukces, wręcz na dzień dzisiejszy chyba niewyobrażalny. W tej chwili no, czekamy dzisiaj na jeszcze rozstrzygnięcia. Ważny mecz jest w Montpellier, gdzie gra Spartak i to będzie jakby decydowało o tym, na kogo trafimy. Na kogo byśmy nie trafili, będziemy się przygotowywać tak samo, z dużym na pewno respektem do przeciwnika, bo no, trafimy już na pewno na tuzy europejskiej koszykówki, ale graliśmy z Salamanką, graliśmy z Fenerbahce, umieliśmy nawiązać tutaj walkę z Fenerbahce, umieliśmy wygrać z Salamanką, dlatego trzeba do każdego meczu podchodzić wierząc w swoje umiejętności i walczyć, zakładając, że mobilizacja w tym wszystkim musi być 2 razy większa od tych lepszych zespołów niż nas. Trener Rusin mówił, że niezależnie od tego, z kim przyjdzie zmierzyć się w 1/8 finału Euroligi, jego zespół będzie bił się o wygraną. Dziś już wiadomo, że Polkowiczankom przyjdzie zmierzyć się z drużyną Roskazares Valencia. Zanim jednak Polkowiczanki powalczą z Hiszpankami, zagrają w najbliższą sobotę kolejny mecz Ekstraklasy. W Lesznie zmierzą się z tamtejszą Tęczą.